Dzisiaj o chwytakach poprzecznych. Nie jest to nic skomplikowanego, ale czasami dostaję pytania, który chwytak wybrać. Pokażę różnicę między chwytakami. Ja mam w ofercie dwa chwytaki. Jeden z Mimalu, jeden z Jazonu. Mam też jeden chwytak z Jazonu z modyfikacją do płyt ażurowych. Ten też pokażę. Zapraszam. Tutaj przede mną jest chwytak z Mimalu. On ma udźwig do 130 kg. Rozstaw jest do 15 cm. Rączki są demontowalne. Część chwytająca, czyli te gumy, tutaj są paski klinowe, więc jeżeli się zużyje, można gdziekolwiek w pobliżu kupić pasek klinowy i tutaj obciąć, włożyć. Minusem jest to, że będzie dość ciężko go włożyć, natomiast on musi ciężko wejść, dlatego żeby się nie ześlizgnął wraz z podnoszeniem chwytaków. Drugi chwytak to jest chwytak z Jazonu. Tutaj jest ważna zmiana, czyli jest regulacja na ramię. Jeżeli chodzi o część chwytającą, są tu punktowe gumy. One są szerzej rozstawione niż w Mimalu. Tam ten pasek jest krótszy. Natomiast gumy trzeba zamawiać specjalnie. Nie można ich nigdzie dokupić. Rączki w tym chwytaku są przyspawane na stałe i nie są demontowalne. Mam też chwytak z Jazonu, on się nazywa uniwersalny. To jest chwytak poprzeczny z taką modyfikacją, że są tu wypustki do przenoszenia ażurów. Je się wkłada w otwory w ażurach i można tym chwytakiem także nosić ażury. One są tutaj na śrubach, więc jakby coś zawsze można je też odkręcić. Ja mam na YouTubie już taki filmik z tym chwytakiem. Włożę link w opisie i zapraszam także do obejrzenia tego chwytaka. Ok, to na dzisiaj wszystko.